Chciałem zamknąć jeszcze taką kropkę nad i postawić w 3 minutki nad tym, co powiedziała Agatka. Jest to dla mnie mega ważne, co zostało powiedziane. I ten tekst, że jeśli chcesz pierwotnych efektów, to musisz głosić pierwotne poselstwo. To jest tekst ewangelisty międzynarodowego, w którym ja się zgadzam samym swoim sercem. Ewangelii nie wolno wykrzywić. Wykrzywiona Ewangelia przestaje być Ewangelią. Rozumiecie, co mówię? To nie działa. Ewangelia jest mocą Bożą, ale jeśli wykrzywimy ją w 1%, to przestaje być mocą Bożą. Ewangelia wykrzywiona w 1% już nie jest w ogóle mocą Bożą. Już nie jest Ewangelią. Ewangelia jest tylko taka, jak jest nam podana. Nie ma innej Ewangelii. Wykrzywienie Ewangelii w 1% powoduje, że głosi się innego Jezusa Chrystusa. Innego Chrystusa się głosi. Innego. A wiecie, że inny Jezus Chrystus to nie jest Syn Boży. To jest coś z piekła rodem. Kiedy się głosi innego Chrystusa, przychodzi inny duch. Uważam osobiście, teraz dzielę się z wami swoim subiektywnym odczuciem i musicie się w ogóle z tym zgadzać, ponieważ to jest moje subiektywne. Uważam, że w tym kraju, dlatego jest tak mało narodzonych z Bożego Ducha ludzi, ponieważ jest głoszona wykrzywiona Ewangelia. To jest moje zdanie na ten temat. Przemyślałem to ze wszystkich stron. Ja nie uważam, że istnieją trudne kraje. Ja nie uważam, że dla Boga istnieje, że w ogóle jest coś takiego, że Polska to jest trudny kraj. Wiecie, dlaczego nie uważam tak? Dlatego, że wczoraj oglądałem program o na przykład Arabii Saudyjskiej, tak? Gdzie ludzie siedzą w więzieniu za to, że śpiewają w ogóle piosenki sobie jakieś. 10 Polaków obecnie siedzi w więzieniach Arabii Saudyjskiej za nic. W zasadzie. Za to, że na przykład szedł z telefonem komórkowym i słuchał sobie muzyki, jakaś pani w terrorystce go zgłosiła. Rozumiecie, o co chodzi? Faceta aresztowali, siedzi parę miesięcy w pudle, bo sobie słucha na telefonie świeckiej muzyki. Rozumiesz, o co chodzi? 10 takich naszych ludzi. Opowiadał jeden Polak, który wyszedł, tak, że obok w tym zamknęli Francuza za nic, tak? Wmówili mu, że jest Egipcjaninem i go skazali na karę śmierci. Za nic. A w Arabii Saudyjskiej jest 10% narodzonych z Bożego Ducha ludzi, a w Polsce mniej niż 1%. O to takie w ogóle. To ja nie sądzę, że Polska jest trudnym krajem. To nie jest trudny kraj. Nie ma trudnych krajów, nie ma trudnych terenów. Ja nie czytam tego nigdzie w Piśmie Świętym, żeby były jakieś trudne rzeczy. Wiecie, co natomiast czytam? Że jest inna Ewangelia głoszona. A inna Ewangelia nie zbawia. Nie wolno głosić innej Ewangelii. Nie wolno głosić innej Ewangelii. Nie jesteśmy powołani na coachów. Jesteśmy powołani na ewangelistów. Nie na coachów. My nie naprawiamy świata. Nie naprawiamy ludzi. Nie podnosimy ludzi ze świata. W ogóle. Rozumiecie? Jak ktoś chce, żebym go podniósł, niech mi zapłaci 250 zł za godzinę. Tak? Ja go podniosę. Za 250 zł za godzinę. Dokładnie za 50 minut, bo tyle bierze przeciętny terapeuta. Ja jestem dobry. Rozumiesz? 250 zł. Ja go podniosę. W 6 miesięcy postawię go na nogi. Każdego debila. Każdego debila postawię na nogi w 6 miesięcy. Rozumiesz? Jak będzie płacił, będzie bardziej zmotywowany. A potem będę za darmo głosił Ewangelię. Tak? Za coaching się bierze cash. Chcesz być coachem? Bardzo dobrze. Niech ci płacą. Okej? Okay? Łup Egipt. Ale coaching to nie jest Ewangelia. Rozumiesz? Nie jesteś coachem. Nie podnosisz ludzkiej wartości. Nie obchodzi cię ludzka wartość. Rozumiesz? Ludzie z tego świata nie mają być przez nas podnosieni na poziomie wartości. Ludzie z tego świata są straceni. Straceni. To żywe trupy. Zombie.
Rozumiesz, o co chodzi? To zombie. Otaczają cię zombie. Żywe trupy. Wiesz, co się z nimi robi? Ratuje. Jezus przyszedł na ziemię, żeby uratować człowieka. Nie dlatego, że człowiek, posłuchaj, bardzo ważną rzecz, nie dlatego, że człowiek posiadał wartość. Nie. Ponieważ człowiek odszedłszy od Boga, stracił wartość. To bezwartościowy gatunek. Jest taka jedna propozycja w Starym Testamencie Boga, która bardzo łatwo mu przyszła. Szepcze na Synaju do Mojżesza tak. Wytnijmy ich wszystkich. A z ciebie zrobię nowy naród. Chcesz? Jedno chce spowodowałoby, że tam na dole padłby milion Izraelitów bez jednego westchnienia z nieba. Pan by wziął Mojżesza i z Mojżesza utworzył nowy naród. Rozumiecie, o czym mówię? Dla Pana nie było żadnego problemu zatopić ziemię. Rozumiecie, o czym mówię? Bardzo ważna sprawa. Pamiętacie potop? Wierzycie w potop? Ja wierzę w potop. W różne rzeczy wierzę i wierzę też w potop. Wierzę w to, że Bóg potopił ludzi. Wierzycie w to, że Bóg potopił ludzi? Pewnie tak. Tak? Dlaczego nie potopił? Takie wartościowe postacie. Co to za wartość miały te postacie, że ich potopił wszystkich? A uratował słonie, konie, mrówki. Tak? Się okazuje, że Homo sapiens miał mniejszą wartość niż słoń. Tak? Jezus nie umarł dlatego, że człowiek jest coś wart. Jezus umarł dlatego, że człowiek jest nic nie wart. Rozumiesz? Dla Boga skasować cywilizację i stworzyć nową to jest tak. Co jest napisane u Jeremiasza? Jak garcarzowi nie wyjdzie naczynie, co robi garcarz? Kasuje i robi nowe. To jest trudne, bo to nie jest humanistyczne. Jezus umarł za ludzi bez powodu. Rozumiesz? Nie było powodu. I to się nazywa miłość Boga. To jest miłość. Ale to nie jest miłość dlatego, że człowiek ma jakąś wartość, tylko dlatego, że Bóg jest miłością. W ogóle wiecie, że Bóg jest miłością? Wiecie, że Bóg kocha diabła? Słyszeliście o tym? Że Bóg kocha demony? Nie słyszeliście? A to czysta miłość, on nie umie nie kochać. On kocha wszystko. Wszystko kocha. On wszystko kocha. Okej? Okay? To miłość czysta. Czysta miłość. Bóg kocha Lucyfera. Kiedyś stara mnie zapytała, tato, Bóg kocha diabła? Przez chwilę miałem konflikt teologiczny. Przebiegła w ogóle cała prawda przeze mnie. Mówię, tak, bo Bóg jest miłością. On nie umie nie kochać, tylko to nie jest sentymentalna miłość w stylu disco polo, tylko to jest taka miłość, tak, która mówi tak, uratuję cię, tak? To jest miłość, która mówi, uratuję cię. Tak? Bo ta sama miłość, która cię ratuje, to potem otwiera drzwi na wielkim, przed wielkim białym tronem przy ciebie i będzie ich wrzucała do piekła. Bo mówi, ludzie mówią, to nie Bóg wrzuca do piekła. Mówię, jak to? A kto do piekła wrzuca, przepraszam? A kto ma klucz śmierci i piekła? Przepraszam, kto? Henek z poczty? Kto się zajmuje tym? Kto się utylizacją zajmuje? A wielka miłość. To taka miłość jest właśnie. Miłość. Rozmawiałem dzisiaj z jedną osobą nas z kościoła, mówię, wyobraź sobie, że twój tata to sędzia. Jesteś małą, fajną dziewczynką, sympatyczną. Masz bardzo dobrego tatę, tylko że z zawodu to sędzia. Taki zawód ma. Codziennie kurczę, idzie do pracy, pakuje togę, pakuje łańcuch i idzie sądzić ludzi. A wyobraź sobie, że jeszcze mieszkasz w kraju, gdzie jest kara śmierci. I twój tatuś zasądza karę śmierci, wraca do domu, karmi cię. Gotuje ci jajka, parówki, gładzi cię po twarzy, bawi się z tobą klockami. Dobry tatuś? Tak. Dla kogo? Dla ciebie. Właśnie podpisał akt wpakowania do komory gazowej jakiegoś pedofila, który zgwałcił i pomordował dzieci. Okej? Okay? Możemy coś zarzucić tatusiowi? To nie dobry tatuś? To dobry tatuś.
tatuś zajmuje się tym, aby jego dziecko miało dobrze i zajmuje się sprzątaniem, aby jego dziecko miało dobrze. Jaką Ewangelię głosimy? Ewangelię ratunku. My nie głosimy ludziom innej Ewangelii. Ratunek. Chrystus to ratownik. Nie mówimy ludziom, że są tak cudowni i wspaniali. Bo oni nie są cudowni i wspaniali. Ludzie potrzebują ratunku. Jezus cię zbawił, bo byłeś cudowny i wspaniały? Przypomnij sobie dzień swojego zbawienia. Jezus przyszedł do ciebie. Tak? I obmył cię z twoich grzechów. I cię zabrał do nieba. Za darmo. Za darmo. I głoś ludziom Ewangelię. Głoś pierwotne przesłanie. Bądź w tym mądry, miły, sympatyczny, jeśli trzeba, grzeczny, kulturalny. Rozumiesz? W innym wypadku szalony, kontrowersyjny, bez znaczenia. Ważne, żebyś głosił Ewangelię. Można bardzo grzecznie komuś powiedzieć, rozumiesz? Nawet w jakimś wspaniałym, melodyjnym języku, na przykład po hiszpańsku, że idzie do piekła. Nie trzeba skakać i krzyczeć. Nie zawsze. Ale grzecznie powiedzieć, wie Pan, sytuacja jest dramatyczna. Ponieważ niestety, bez względu na to, jaki Pan jest niesamowitym człowiekiem we własnych oczach, jest Pan totalnym grzesznikiem. Gdyby Pan gdzieś umarł, niestety, ale pójdzie Pan do piekła. Ale Jezus umarł za Pana grzechy. I to jest dobra nowina dla Pana. Dobra nowina. Jak Pan go przyjmie, to Pan nie pójdzie do piekła. Czy Pan chce go przyjąć? No, prosta Ewangelia. Grzeczna, kulturalna, pokazująca człowiekowi, że jest niczym, a Chrystus wszystkim. Zgadza się? I nie wolno Ci głosić innego przesłania. Bo będziesz coachingiem, będziesz coachem, będziesz coaching robił na ulicach. Coaching. Jesteście wspaniali. Bóg was kocha. To krzyż też, że Bóg diabła kocha. No czemu nie? Bóg kocha ludzi, tylko co to ludziom daje taka informacja? Co im to daje? Rozumiesz? Tak jakbyś czytał, że nie wiem, co w ogóle, no nie wiem, że jest pożar, ale nie pokazywał drzwi wyjścia. Którędy wyjść trzeba. Jezus jest drzwiami, trzeba drzwi pokazać. Drzwi, drzwi, drzwi. Okej? Okay? Proste poselstwo. Proste poselstwo. Ja nieraz siedziałem z ludźmi, pojmowałem ich i mówiłem, stary, giniesz, no. Ty jesteś w ogóle poważny, no giniesz, zobacz, siedzisz i giniesz. Giniesz. Lubię cię, jesteś fajny. Ale trudno. Pamiętam, jak dziś głosiłem w takiej szkole w Krakowie. I po mojej prelekcji taka dziewczyna powiedziała, to co? Że jestem gorsza? Że jestem nienawrócona? Ja mówię, nie jesteś gorsza. Jesteś martwa. Martwa jesteś dziewczyną. Mówię, i kto z was nie chce być martwy, to kaplicy. Jak poszli, człowieku, ona nie poszła. Na godzinie wychowawczej oddawaliście sobie pod tablicą. Nauczycielka tak siedziała, miała być prelekcja o profilaktyce do spraw zachowań językowych. Ponawracały się dzieciaki w liceum. Głoście taką Ewangelię. Będzie działać. Okej? Okay? Nie podnoście ludzi ze świata. Bądźcie cwani. Tak? Ale prawdziwi.